Siemano Wzowietu i Puwerta. W tym odcinku pokażę wam dwa sekretne glitche w Fortnite, które możemy sobie łatwo wykonać w gierce, na przykład na solo albo ogólnie. A wy jeszcze zostawcie suba na tym kanale, a my już lecimy do odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I co, może te glitche nie są jakieś przydatne, ale są ciekawe. Także do odcinka lecimy. No i tak, widzę, jako pierwszy glitch, który wam przedstawię, jest to glitch, w którym naszemu plecakowi znika głowa albo po prostu ją traci. No, możecie sobie to nazywać tak jak chcecie. I tak, żeby to dobrze wykonać, to przydałby wam się taki plecak, na przykład jaki ja mam, taki mini Groot, tak to nazwijmy. I jeszcze wam pokażę na innych przykładach plecaków, na których to działa. Także pierwszym plecakiem, z którym to działa, jest ten Groot. I żeby to zrobić dobrze, to polećmy sobie na tą miejscówkę, bo żeby to się udało, to musimy mieć pasożyta na sobie. Także jak widzicie, pasożyt jest dla nas, jak widzicie, mój plecak nie ma głowy. Także lecimy do kolejnych plecaków, z którymi to działa. Także widzowie, to jeszcze działa z tym, tak, z tym plecakiem z tego sezonu, bodajże z karnetu. Jeżeli macie setny poziom, to powinniście mieć ten plecak. Jak widzicie, głowa zniknęła, w sumie to cały ten plecak zniknął. Przechodzimy do drugiego glitcha za chwilę. No i dobra, widzowie, drugi glitch, jaki jest taki w miarę sekretny, to że możemy sobie wykonać emotkę w tym polu i możemy się po nim poruszać, wykonując emotkę. Już zaraz wam pokażę, tylko tu jakiś ten mnie bije. Dobra. Potrzebujemy do tego takiego auta z tylnym tym, tylko musimy go podprowadzić tam, a że ten ma zablokowane koła, to szybko znajdę jakiś inny. O, tutaj jest. Także dobra. Jesteśmy w tym aucie, przesiadamy się na miejsce z tyłu. Cyk. I wybieramy emotkę, którą możemy chodzić. Się poruszać. No, na przykład tą. Teraz wysiadamy z auta i naciskając spację możemy się tutaj poruszać, prawda, po tej strefie. Nie jest to może jakiś bardzo przydatny glitch, ale zawsze ciekawy. Oczywiście nie możemy sobie klikać w WASD, bo wtedy nam to nie zadziała. Znajdźmy sobie jeszcze jakąś jedną emotkę. A wy jeszcze zostawcie suba na tym kanale. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.